co się składało na takie floty? Czy tam było część na przykład okrętów pancernych, część niszczycieli, część lotniskowców? Jak to było podzielone, taka wielka flota? To zależy od organizacji. Amerykańska flota Pacyfiku wyglądała tak, że przede wszystkim znajdowała się w jej obrębie większość pancerników, większość lotniskowców, do tego duża ilość okrętów podwodnych, duża ilość niszczycieli, duża ilość krążowników i jednostek pomocniczych. To znaczy w ogóle stosunek floty atlantyckiej do Pacyfiku wynosił w latach 30. 2 do 3. Czy cały czas wzrastała liczba floty Pacyfiku, a liczba flota atlantycka zasadniczo nie dostawała nowych okrętów albo ich dostawała bardzo mało, a Pacyfiku była... No, znaczy też, należy pamiętać o tym, że o ile Amerykanie mieli ten izolacjonizm dosyć silnie, na Europę, że tak się za przeproszeniem wypieli w tamtym okresie, to bardzo aktywnie działali na terenie Azji Wschodniej, szczególnie duże interesy mieli w Chinach w tamtym okresie. Tak. Gdzie z kolei kolidowało to z interesami japońskimi, tak? I tutaj zresztą był jeden z punktów zapalnych pomiędzy stosunkach między tymi dwoma krajami. No tak, to znaczy w ogóle tutaj trzeba jasno powiedzieć, Chiny to jest olbrzymie państwo, które w tym czasie przeżywało duże trudności wewnętrzne, ale było rozbite. Słuchajcie, w Chinach generalnie ten okres określa się jako czas warlordów albo czas wataszków, jak to woli. Czyli po prostu rząd centralny nie istniał, byli różnego rodzaju, wiecie, udzielni władcy, udzielni różni tam przywódcy wojskowi, rozrzuceni po całych Chinach, do tego stopnia, że no, takich ważniejszych wataszków, słuchajcie, było 50. To wydaje mi się, że powinno dać pojęcie, o czym mowa. I tak naprawdę dwie najważniejsze siły to był rząd narodowy, który w drugiej połowie lat 20. doszedł do władzy i jakoś starał się skonsolidować Chiny, no i chińscy komuniści. I to było tak, że po prostu Chiny walczą, że tak powiem, o to, kto będzie panować w Chinach. Jednocześnie swoje tam robi Związek Radziecki, starając się przenosić rewolucję, a przynajmniej pilnować swoich wpływów. Swoje robią Japończycy, którzy generalnie postrzegają Chiny jako po prostu docelowo ich strefę na wyłączność, ich kolonię de facto. Do tego jeszcze Brytyjczycy, którzy mają tam swoje interesy, Amerykanie, którzy mają interesy i zdają sobie sprawę, że raczej nie powinni odpuszczać Chin, no po prostu totalny miszmasz. Halo? Została cisza. A, taka na chwilę cisza została. Tak, myślałem, zastanowienie że... się. Znaczy ja myślę, że tutaj jeszcze takim słowem na koniec, bo mówię, to jest bardzo krótki okres, warto wspomnieć jeszcze o tym, co się działo w starej Europie. Raz, Royal Navy utopiła masę forsy w Singapurze i za bardzo się nie rozbudowywała, nawet nowych okrętów budowano bardzo mało. Pomimo to, że Wielka Brytania miała potworne problemy finansowe w ogóle w okresie międzywojennym, była zadłużona po uszy. Natomiast troszkę się działo w Niemczech, które powolutku zaczęły odzyskiwać swój status tak, mocarstwa. Z tym, że tutaj pozwól, że ci przerwę, to też nie jest tak, że Niemcy zaczęły się rozkręcać na taką skalę jak przed I wojną światową. Nie, nie, znaczy, oczywiście, że nie. Chodzi o to, że po prostu tak, traktat wersalski był w przypadku Niemców bardzo surowy, się to chodzi. To znaczy, ich marynarka miała liczyć jedynie kilkanaście tysięcy ludzi. To jest liczba o wiele za mało, żeby myśleć o jakimkolwiek sensownym zapleczu, przede wszystkim w sensie materiału ludzkiego. I trudno myśleć tutaj po prostu o szybkiej rozbudowie z tak niskiej podstawy. Poza tym, Niemcy nie mogli budować okrętów o wyporności większej niż 10 tysięcy ton. Czyli de facto zapomnijcie o jakichkolwiek pancernikach, krążownikach liniowych. No nawet z ciężkimi krążownikami trzeba by kombinować. Do tego jeszcze ścisły zakaz budowy okrętów podwodnych, czyli tej najgorszej, najgroźniejszej strategicznej broni, której alianci bardzo się obawiali. Zwłaszcza w wydaniu niemieckim. Tak, znaczy w ogóle w jakimkolwiek wydaniu. I dopiero w latach, dopiero pod koniec lat 20. Niemcy zaczęli kombinować i zbudowali z czasem trzy tak zwane pancerniki kieszonkowe. Tutaj widzimy jednego z nich, czyli admirał Graf Spee. To były okręty powstałe według zasady podobnej do krążowników liniowych. To znaczy, te pancerniki miały być szybsze od wszystkich silnych okrętów, a jednocześnie miały być silniejsze od wszystkich szybkich. Czyli tak, zbudowano okręt, który rozwijał dobrze ponad 20 węzłów, był dużo szybszy od tych wszystkich starych pancerników. Jednocześnie wyposażono je w 6 dział 280 mm, co oznaczało, że miały o wiele większą siłę ognia niż jakikolwiek ciężki krążownik przeciwnika, nie mając o lżejszych jednostkach. Więc chodziło o to, że te okręty w ogóle, one miały tak, olbrzymi zasięg pływania,
i przewidywano, że wezmą udział w walce jako okręty korsarskie. Ewentualnie po prostu na zasadzie takiej, że jeśli atakujemy wrogi konwój na przykład, no to patrzymy, jeśli jest jakiś wrogi pancernik, to uciekamy, bo mamy przewagę prędkości. Jeśli natomiast atakują nas wrogie krążowniki, to my możemy je rozstrzelać dzięki swojemu mocniejszemu uzbrojeniu. Niemcy kombinowali strasznie pod górkę na wszelkie możliwe sposoby, żeby zgłosić, że oficjalnie ich wyporność wynosi 10 tysięcy ton, tylko w praktyce im to nie wyszło, bo te okręty były większe, miały tam ponad 11 tysięcy ton, a w pełni załadowane miały jeszcze więcej, ale generalnie przymknięto na to oko, ponieważ uznano, że właściwie te okręty, one i tak nie są aż tak potężne, one i tak nie są aż tak groźne, chociaż trzeba powiedzieć, że ich zbudowanie wzbudziło pewien niepokój i na przykład Francuzi zareagowali chyba najszybciej, budując jako odpowiedź na ten typ, w ogóle ten typ okrętów nazywał się Deutschland, to były trzy jednostki, Admiral Scheer, Lützow, albo Deutschland początkowo, i Admiral Graf Spee. Natomiast Francuzi zbudowali takie dwa okręty Dunkirk i Strasbourg, które były tak, szybsze od niemieckich jednostek, były też trochę większe, ale miały dużo cięższe uzbrojenie, bo miały 8 dział 330 mm. I generalnie, jak się potem okazało w czasie wojny, absolutnie fantastyczny system podwodnej ochrony kadłuba. Generalnie te francuskie odpowiedniki były na tyle udane, że w przypadku walki z flotą francuską, to te pancerki kieszonkowe mogłyby mieć duży problem. Ale poza tym generalnie budowano niewiele. Tak, także tutaj jeszcze można dodać, że jeśli chodzi o technikę, to w tym momencie w flotach pojawia się przede wszystkim takie dwie technologie bardzo ważne, czyli po pierwsze radio, po drugie radar. I zaczyna się ono upowszechniać powolutku. Tak, z tym, że radar w tym okresie był jeszcze, w okresie przedwojennym, oczywiście. Tak, był jeszcze eksperymentalny. Znaczy, to było mniej więcej tak, jak słuchajcie, z lotnictwem morskim tuż przed I wojną światową. To znaczy, widziano w tym pewien potencjał, wyglądało to obiecująco, ale technologia była jeszcze zbyt prymitywna, żeby można było myśleć o jakimś poważniejszym zastosowaniu. Słuchajcie, tak trochę mi to przypomina to, co opowiadaliśmy na historii czołgów, czyli na początku było tak, że konstruowali coraz większe, coraz pancerze cięższe, grubsze i tak dalej, ale w końcu jednak te czołgi średnie były najbardziej skuteczne. W okrętach jest chyba podobnie, nie? Czyli też na początku coraz większe te okręty, ale później jednak prędkość była ważniejsza. To znaczy, wiesz co? Dwie rzeczy. Po pierwsze, rola pancerników, ale to już w czasie II wojny światowej, zaczęła sukcesywnie maleć w związku z rozwojem lotniskowców. A po drugie, okazało się, że te mniejsze okręty, one po pierwsze są znacząco tańsze, po drugie są bardziej potrzebne, są też bardziej uniwersalne. To było bardzo istotne, że po prostu pancernik okazało się, że tak naprawdę poza walką z innymi pancernikami nie bardzo ma zastosowanie. To znaczy, jest niezły do odstraszania lżejszych jednostek, ale z kolei jest wolniejszy, więc to tak średnio poza tym odstraszaniem. Jest niezły do bombardowania celów na brzegu, ale poza tym to tak średnio. Jednocześnie no, jego budowa długo trwa, jego ewentualne uszkodzenie to jest poważny problem. O kosztach zatonięcia tego typu jednostek. Tak, dokładnie. To znaczy po prostu jest to coś wrażliwego. Natomiast krążowniki czy niszczyciele, no... Te można budować w dużo większych seriach i nie są aż takim problemem. Zwłaszcza, że ich możliwości bojowe też często były znaczne. Właśnie, na przykład te japońskie krążowniki, których mamy całkiem dużo w grze, bardzo szybkie, bardzo zwrotne, bardzo dobrze uzbrojone. No, wiadomo, to nie to samo, co te pancerki kieszonkowe na przykład, ale no, były groźne. Zresztą, tak samo, Włosi w tym czasie powoli też rozwijają swoją flotę, ale to myślę, że o Regia Marina to powiemy troszkę więcej kiedy indziej. No generalnie trochę się działo. Czyli w tym okresie który rodzaj okrętów był najbardziej znaczący? Lotniskowce, okręty podwodne? Znaczy wiesz co, tak naprawdę żaden w tym momencie, tak. Ponieważ były dwie doktryny się ścierały. Właściwie, no tak, w tym momencie to przede wszystkim dwie doktryny. Doktryna pancerników i doktryna lotniskowców. Japończycy poszli przede wszystkim w pancerniki, aczkolwiek w pewnym momencie się złapali, że to nie do końca to i zaczęli... Znaczy Japończycy, szczerze mówiąc, trochę za bardzo zafiksowali się na tej wizji wziętej właśnie jeszcze z Clausewitza, takiej tak, właśnie decydującej bitwy.
Czy generalnie... Co innego, że Clausewitz jest strategią lądową, nie morskim, więc... No właśnie, znaczy generalnie Japończycy w ogóle patrzyli na takiej zasadzie, że może tak, zabrzmi to ironicznie, ale zarówno sami Yamamoto, czyli dowódca floty japońskiej z okresu Pearl Harbor, jak i bardzo wielu wyższych i najwyższych rangą wojskowych, zarówno z armii, jak i marynarki, uważało, że wojna ze Stanami to szaleństwo i nie ma szans. Ponieważ jak twierdzili, potencjał przemysłowy amerykański jest taki, że po prostu w przypadku przedłużającej się wojny Amerykanie no, zasypią Japonię sprzętem. I nie ma na to sposobu, nie ma po prostu wyjścia, nie ma alternatywy. Dlatego starali się troszeczkę, można powiedzieć, na zasadzie takiego hazardu skupić na scenariuszu, w którym Japonia toczy krótką wojnę, gdzie jej duża flota może odegrać swoją rolę, zanim po prostu przewaga przemysłowa Amerykanów dojdzie do głosu. Także Japończycy generalnie tak na to patrzyli, że krótkotrwała wojna, gdzie po prostu szybko raz, dwa, trzy tłuczemy kogo trzeba, to jest sukces. Natomiast wojna przedłużająca się, to jest po prostu gwarancja katastrofy. I charakterystyczne, że naprawdę wielu japońskich wojskowych świetnie zdawało sobie z tego sprawę. Nawiasem mówiąc, kto sobie z tego nie zdawał sprawę? Młodsze rangi. To jest tak, że japońskie społeczeństwo w okresie właśnie przełomu lat 20, lat 30, a coraz wyraźniej, że tak powiem, jest niesione falą szowinizmu na zasadzie, że słuchajcie, tutaj pobiliśmy Chińczyków, pobiliśmy Rosjan, pobiliśmy Niemców, cały świat pobijemy, wszystkich białych pobijemy, wywalimy ich z Azji i w ogóle tak im pokażemy. I były sytuacje na przykład, kiedy na przykład oficerowie młodsi, czyli podporucznik, kapitan, naprawdę dobijali się do tych najstarszych rang na zasadzie, dlaczego jeszcze nie ma wojny? Co to znaczy, dlaczego wy się boicie tej wojny? Musimy iść na Waszyngton. No, po prostu jakiś odlot, co się tam działo. Tak. Znaczy jeszcze tak, bo tutaj przerwałaś mi troszeczkę, chciałem już podsumować. Chodzi też przede wszystkim o to, że tu mamy pancerniki z jednej strony, natomiast z drugiej strony coraz widoczniej znaczenie mają lotniskowce. I tutaj zarówno Japonia, jak i Stany Zjednoczone zaczęły budować te lotniskowce, bądź po prostu przerabiać budowane już często pancerniki na lotniskowce. Zresztą nie tylko te kraje tak robiły. Tak, i ale zdecydowanie punktem honoru, tak jak kiedyś było punktem honoru zbudowanie sobie paru dreadnoughtów przynajmniej, to teraz punktem honoru było posiadanie przynajmniej jednego lotniskowca. Mówimy to oczywiście o państwach, które aspirowały jakikolwiek do bycia uznane za potęgę morską, czy w ogóle mocarstwo morskie. Także to jest broń, która zaczyna ewidentnie, zresztą wszyscy widzą, że ta broń się rozwija, tym bardziej, że o ile lotniskowiec, to jest trochę problem, to widziano, że z lotniskowcami mogą być problemy, to wiedziano, że lotnictwo się tak szybko rozwija, że ono będzie coraz groźniejsze. Po prostu wiedziano, że 5 lat temu te samoloty leciały na 100-200 km i się zaczął kończył. Teraz mają po 300-400. Tak. Za 5 lat leciały... to będzie 1000. Dokładnie. I w dodatku często leciały z taką prędkością, że stosunkowo łatwo było je zestrzelić. Zresztą trzeba to powiedzieć, że właśnie lata 30 to jest w wielu flotach dojrzewający konflikt pomiędzy, jak to się określało, klubem artyleryjskim i klubem lotniczym. To znaczy, po jednej stronie mieliśmy admirałów, którzy twierdzili, że wielkie działa zatriumfowały pod Jutlandią, wielkie działa to jest trzon floty, pancerniki są podstawą i w związku z tym należy rozbudowywać pancerniki, ewentualnie nawet jeśli będziemy rozbudować inne klasy, to generalnie pancerniki to jest po prostu, to są królowie pola walki. To mniej więcej takie myślenie jak o czołgach ciężkich na początku II wojny światowej w trakcie. Natomiast klub lotniczy mówił, że pancerniki to jest bardzo fajny cel dla samolotów i powinniśmy rozwijać lotnictwo morskie. Tutaj też małe wyjaśnienie. Zarówno rozbudowa pancerników, jak i rozbudowa lotniskowców to były dosyć drogie imprezy, chociaż z troszeczkę innych powodów. Pancerniki kosztowały dużo, każda jednostka trzeba było dostarczyć odpowiednią ilość pancerza, dział odpowiedniego kalibru i tak dalej. To strasznie podbijało koszty. Natomiast samoloty, powiem tak, lotniskowce nie były niby aż tak drogie do zbudowania, a chodziło o technologię, chodziło o to, że trzeba było wymyślić odpowiednie samoloty, trzeba było wyszkolić odpowiednio personel, bo to jest dosyć trudne. Weźcie pod uwagę, że pilot morski, on startuje z lotniskowca, czyli nie bezpiecznie z bazy lądowej, tylko z poruszającego się, kołyszącego się pokładu, który ma sto kilkadziesiąt metrów długości. Musi odnaleźć cel położony gdzieś tam na oceanie, czyli powodzenia z, nie wiem, z punktami widokowymi. A wtedy radarów samolotów jeszcze nie było. Dokładnie.
i musisz na ogół utrzymać ciszę radiową, żeby przeciwnik się nie zorientował, że ty się zbliżasz, a potem po dokonaniu ataku musisz wrócić do lotniskowca, który w międzyczasie zmienił pozycję. I potem lądujesz też na odcinku nieco ponad 100 metrów, lądując na pokładzie, który się kołysze i który porusza się z dużą prędkością. Także to jest po prostu dużo trudniejsze niż taka podstawa, jaką jest opanowanie startu i lądowania po prostu z lotniska na lądzie. Wystarczy powiedzieć, że zresztą bardzo znany swego czasu popularny film Top Gun, gdzie mamy tak szkołę najlepszych pilotów amerykańskich, to są właśnie szkoła pilotów lotnictwa morskiego. Także najlepszych pilotów właśnie się odłuskiwało do marynarki i to się zasadniczo w tym momencie też utrzymuje. Także jakby paradoksalnie, ale wojska, siły powietrzne, te klasyczne, mają mniejsze znaczenie, prestiżowe także zresztą. No tak, to znaczy chodziło o to, że po prostu lotnictwo morskie to była wymagająca dziedzina. Dodajmy tutaj jeszcze, że nie brakowało wypadków, nie brakowało różnych trudności, także po prostu, jeśli mogę tak powiedzieć, lotnictwo morskie wymagało może nie tyle bezpośrednio pieniędzy w takich ilościach jak pancerniki, ale wymagało po prostu czasu, szkoleń, no było, że tak powiem, to była zupełnie inna i też dosyć poważna para kaloszy. I w latach 30. to jest coraz bardziej widoczne.